Cześć, witam w kolejnym odcinku Bet Show. Dzisiaj w programie Piotr Włodarczyk i Jan Tomaszewski. Z byłym piłkarzem m.in. Legii Warszawa, Piotrem Włodarczykiem, poruszyliśmy kilka tematów związanych z jego piłkarską karierą. Zobaczcie. Szamotulski wydał ostatnią książkę i w tej książce był taki pogląd, że kiedyś w piłkę grali, jak on grywał w tych najlepszych dla siebie czasach w Legii, w Amice czy w Śląsku, że kiedyś to grały takie, no, w cudzysłowie zakapiory, że takie no, prawdziwi faceci, a teraz grają w tą piłkę lalusie, tak stwierdził. Zgadza się Pan z tą opinią? Czy lalusie? No można powiedzieć, że troszeczkę się zmieniły czasy, tak? No, bo kiedyś nie ma co ukrywać. No, ja też, można powiedzieć, że z tamtych czasów można powiedzieć zapaść na te czasy, że wychowywaliśmy się na podwórku. Było, że przychodził się ze szkoły, lekcje się odrobiło, raz się odrobiło, raz się nie odrobiło i od razu się wychodziło na podwórko i grać w tę piłkę. I tak naprawdę to podwórko weryfikowało, kto jest dobry, kto jest niedobry, kto jest silniejszy, kto jest słabszy i trzeba było się przebijać. Jeżeli się chciało grać w tą piłkę, no to trzeba było tak walczyć, żeby nie, do tej drużyny wybierali, tak? Żeby nie trzeba było stać z boku koło słupka drzewa, przyglądać się, jak reszta gra, tylko trzeba było robić wszystko, żeby uczestniczyć w tej grze. Teraz jest troszeczkę inaczej. No. Tak jak mówię, no, czasy się zmieniają. Przeważnie jest tak, że te młode dzieci, no, rodzice przywożą na treningi, odwożą na treningi, do szkoły zawożą, ze szkoły odwożą. Tak jak mówię, no, wtedy ten charakter jednak to się, charakter się trenował właśnie na boiskach, pod domem, pod blokiem, gdzie praktycznie wszyscy spędzali czas na dworze. Teraz tak mówię, inna era, inne czasy, telewizory teraz, komputery, iPady. Większość czasu dzieci spędzają właśnie przy tym, a trening to jest taki, można powiedzieć, dodatek. No nie mówię, że wszyscy, ale no, większość tego młodego pokolenia jednak dużo czasu spędza przed komputerem albo przed telewizorem. No i absurdalnie chyba teraz prowadzą się piłkarze lepiej niż kiedyś, bo już kilka osób mi powtarzało przysłowie, nie wiem kto jest autorem, wszyscy mi to mówią, że kiedyś pili i grali, a dzisiaj nie piją i nie grają. A ostatnio Tomasz Iwan, dyrektor reprezentacji, powiedział, że jak był teraz na tym ligowym zgrupowaniu, że kiedyś jak tu byli z reprezentacją, to wszyscy chcieli pić, a nie było alkoholu, teraz jest alkohol i nikt nie pije. No i proszę mi to wytłumaczyć, że kiedyś piłkarze tak imprezowali, ale to wyglądało na boisku o wiele, wiele lepiej, jak dzisiaj teoretycznie się prowadzą lepiej, diety, zdrowy tryb życia, a na tym boisku wygląda o wiele słabiej niż tak powiedzmy 10 lat temu na przykład. No, zgadza się. Tak jak mówię, no, charaktery pewnie też były troszeczkę inne. Zawodnicy byli, tak jak mówię, wytrzymali, zdrowsi, może silniejsi, inne żywienie było, można powiedzieć, bardziej naturalne, ale tak naprawdę no, piłka też poszła troszeczkę do przodu. No, jakby nie patrzeć, ta gra jest zdecydowanie szybsza. Dużo uwagi się przykłada też do przygotowania fizycznego. Czyli kiedyś na siłowni się bardzo mało czasu spędzało, teraz jednak no, bez siłowni to też nie wyobrażam sobie zawodowego piłkarza albo nawet sportowca. Tak? Także poszło to jednak do przodu, troszeczkę tempo jest większe, szybsze i myślę, że teraz, jeżeli by sobie ktoś pozwolił na trochę większe imprezowanie, to jednak trudów tego spotkania byłoby mu ciężko wytrzymać. Właśnie Radosław Majdan, opowiadając mi o swojej greckiej przygodzie, bo tam wiele nie pograł, ale chodziło mu podejście, że nie było problemów tam, że jak mówili mu, że jak chcesz, to pij wino, baluj, ale będziesz w słabej formie, to będziesz na ławce albo na trybunach. A w Polsce jest taki pogląd, że jak ktoś kogoś złapie, to jak na przykład było z Newboyą. Nie, trenował kiedy chciał, imprezował, ale i tak potem na boisku był najlepszy, może nie w całej lidze, ale no, wiele razy był najlepszy na boisku i wyszukiwało się powodu. Jakby w piłkarze, jak się złapie piłkarza, to od razu jest kara. A w tych pogląd Majdana był taki, że na przykład w tej Grecji on tak, że nie ma problemu, bo jesteś dorosłym człowiekiem, rób co chcesz, a będziesz w złej formie, to po prostu będziesz siedział na trybunach i twój problem. Właśnie czasy się zmieniły, co prawda teraz też, tak jak mówimy, że zawodnicy mniej imprezują, mniej wychodzą z domu. Także tego pilnowania chyba jednak troszeczkę za dużo, za bardzo się tym przejmujemy właśnie, bo tak jak Radek wspomniał wcześniej, też byłem za granicą i też miałem właśnie takie, można powiedzieć, sytuację, że tam jak wracaliśmy na przykład z meczu, siedzieliśmy na lotnisku, tak naprawdę nawet trener, jeżeli ktoś chciał się napić właśnie, powiedzmy, lampki wina czy piwa, to nawet się nie musiał trenera pytać, tylko po prostu sobie zamawiał, sobie siedział i pił. Jan Tomaszewski w swoim stylu opowiedział nam o reprezentacji Polski i o roli bramkarza w zespole.
Te dwa pierwsze mecze chyba były potrzebne selekcjonerowi Nawałce, żeby doszedł chyba do, już sam chyba wiesz, że jednak za bardzo uwierzył chyba w umiejętności zawodników z naszej rodzimej ekstraklasy, gdzie mu dobrze szło, no bo jednak czy to ci zawodnicy z Górnika Zabrze, to nie ich w sumie no, wina, że oni od pierwszej minuty zagrali, no i po prostu to nie jest ten poziom międzynarodowy jeszcze jednak. Ale proszę mi powiedzieć, jaki cel był tego tych dwóch spotkań? Wprowadzenie, Adam to zrozumiał, tylko jeszcze raz podkreślam, ten priorytet, bo ktoś tam w związku powiedzie, że ta młodzieżówka ma priorytet, a mnie naprawdę, jeszcze raz mówię, wyniki nie obchodzą. Adam musiał ściągnąć tych 8 zawodników z młodzieżówki i zagrać te dwa spotkania. Dlaczego? Dlatego, że jeśli gra się w terminie UEFA, jeśli ci nasi najlepsi przyjeżdżają, mówię tu Lewandowski, Borussia, Krychowiak, bramkarze, to przy nich można sprawdzać przydatność poszczególnych zawodników. Przy nich. Przydatność poszczególnych zawodników, Adam zresztą to doskonale wie. Zbyszek Boniek wie to doskonale. Kiedy Jacek Gmoch przejął drużynę przed Argentyną, miał trzon zespołu i wprowadzał umiejętnie Adama na 15 minut, na 20 minut, na końcówkę przed Argentyną. Wprowadzał Zbyszka Bońka na połówki. Już Zbyszek chyba rok przed tym był już podstawowym zawodnikiem, no wchodził, liczył się w tej czternastce i jak to się zakończyło? Zakończyło się tym, że my zajęliśmy w Argentynie, oczywiście każdy wtedy narzekał, piąte, szóste miejsce na świecie, ale Adam Nawałka, jakiś Boniek zostali po tym turnieju zaliczeni do gwiazd światowej piłki, do reprezentacji mistrzostw. Nie my ci starzy, tylko właśnie oni. I na tym polega wprowadzanie zespołu, że się wprowadza młodych. I dla mnie to był falstart, jeszcze raz podkreślam, te dwa mecze, Adam, nie obraź się, były zmarnowane. Grzegorz Szamotulski w swojej książce napisał, że bramkarz w ciągu meczu ma 2-3 sytuacje, kiedy może uratować zespół, a reszta interwencji to jest to, co sam sobie sprokuruje. Chciałbym usłyszeć pana pogląd, czy zgadza się pan z tą opinią? No nie zgadzam się trochę z Grzeszkiem. Oczywiście tak, bramkarz to jest taki zawodnik, który bardziej gra psychicznie, nie fizycznie, bo zawodnik to wiadomo, że musi zasuwać od linii do linii, bo teraz tak jest, bramkarz stoi i on musi być cały czas skoncentrowany, psychicznie przygotowany na te trzy interwencje, które mogą być. Natomiast nie zgodzę się, że sam sobie sprokuruje. Dam tutaj taki przykład z Wembley. Człowiek, który zatrzymał Anglię, już powiedziałem, składał się z 12 części, pana Kazimierza i nas 11 zawodników, które on poskładał na tym boisku. Na czym to polegało? Powiem to o obronie. W bramce nie grał Tomaszewski. W bramce grał Szymanowski, Gorgoń, Bulzacki i Musiał. Ja podczas tego meczu, mówię to z pełną odpowiedzialnością za słowo, popełniłem wiele błędów, ale pan Kazimierz nas tak nastawił, tak nas zgrał ze sobą, że tam nie było mowy, nie było możliwości kontaktowania się słownego, bo był taki szum, że własnej ich myśli człowiek nie słuchał. Myśmy grali na wizualnie, na spojrzenie. Jak oni tylko widzieli, że ja wychodzę do piłki, no bo wiadomo, że ja mam zasięg ramion, no i mogłem walczyć z wysokimi rozmiankami no zdecydowanie lepiej niż oni, no bo ja miałem zasięg rąk dodatkowo. Ich psim obowiązkiem, przepraszam, że tak powiem, było to, że wskakiwali do bramki. I niejednokrotnie piłkę wybijali z linii bramkowej. Jak ja oni popełniali błędy, ja ich ratowałem. Jak ja popełniałem błędy, oni. Proszę mi teraz powiedzieć taką rzecz. Anglicy pytali mnie się przed meczem na Wembley, czy Szczęsny albo Boruc, no bo nie wiadomo kto będzie grał, czy mogą być ludźmi, którzy zatrzymają Anglię. Ja powiedziałem nie. I dałem takie uzasadnienie. Właśnie, że na meczu na Wembley ja popełniłem dużo błędów, oni mnie ratowali i zadałem pytanie. A proszę mi powiedzieć, kiedy polscy obrońcy uratowali, jak bramkarz popełnił błąd w ostatnich 4 latach. Co tylko popełni błąd, od razu jest 1-0 na tablicy. Przepraszam, no niestety wykrakałem. I to już wszystko na dzisiaj. Zachęcamy Was gorąco do komentowania naszych odcinków oraz oczywiście do subskrybowania naszego kanału na YouTube. A my widzimy się w piątek. Cześć! Jeden.